otwarcie ponowne tego obiektu po 7 latach. Ostatnia impreza taka klubowa była organizowana w 2017 roku. Potem ze względu na stan techniczny obiektu nie mogliśmy organizować takich zawodów. No, dzięki władzom naszego miasta udało się w końcu zmodernizować i no, ponownie dzisiaj gościmy tutaj lekkoatletów z 6 województw. Rozgrywane będą konkurencje biegowe, rzuty, pnięcie kulą, rzut młotem, rzut dyskiem, skok w dal, skok zwyż. Tak? Oczywiście po modernizacji mamy, sądzę, że najnowocześniejszy teraz obiekt na Śląsku. No, jestem tutaj pierwszy raz, wizualnie podoba mi się. No, teraz akurat to pierwsza próba akurat nieudana, no, zdarza się nawet najlepszym. Bywałem na wielu, ładnie. Widać, że dopiero chyba świeżo po remoncie. Koszt modernizacji tego obiektu wynosił 10 milionów złotych, 2,5 miliona to było dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Będziemy organizować nie tylko zawody lokalne, ale myślę, że będzie spełniał wszystkie kryteria ponadlokalne, żeby organizować tutaj zawody, meetingi i myślę też, że będzie na co dzień służył sosnowiczanom, żeby mogli na co dzień korzystać z tego obiektu i uprawiać tutaj różne dyscypliny. W październiku odbyły się odbiory, odebraliśmy obiekt. Obiekt przy odbiorze uzyskał certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na okres 10-letni, co daje mu możliwość organizowania chociażby takich zawodów sportowych. Stadion ma certyfikację o kategorii 4A i to jest tak, że to są zawody do pewnego wieku młodzieżowe o pewnej randze. Klubem, który tutaj trenuje, jest oczywiście MKS Most Płomień Sosnowiec, ale w ramach pozostałych godzin oczywiście sosnowieckie szkoły i przedszkola będą mogły z obiektu korzystać. Wiem także, że już korzystają mieszkańcy.